Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale portalu frankowicze.net. Zapraszam jednocześnie do subskrypcji tego kanału. Wówczas będą Państwo regularnie otrzymywali najważniejsze wiadomości dotyczące frankowiczów oraz powiadomienia o dostępności nowych materiałów, w których omawiamy ważne dla frankowiczów zagadnienia prawne. Bardzo niestabilny kurs franka szwajcarskiego w 2020 roku sprawił, że w zeszłym roku odnotowano największy jak dotąd wzrost składanych przez frankowiczów pozwów. Niektóre sądy informują, że liczba prowadzonych postępowań frankowych wzrosła nawet kilkukrotnie w stosunku do roku 2019. Wzrost zainteresowania procesami frankowymi to przede wszystkim efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości, który wydany został w październiku 2019 roku i który dał frankowiczom solidny argument do walki w sądach. Od tamtej pory można wyraźnie zauważyć, że sądy krajowe znacznie częściej orzekają na korzyść kredytobiorców. A pod koniec 2020 roku, według nieoficjalnych statystyk, odsetek wygranych frankowiczów sięgnął nawet 90% wszystkich prowadzonych z tego tytułu postępowań. Niewątpliwie mamy więc do czynienia z efektem tzw. kuli śnieżnej. Każda wygrana sprawa skłania kolejnych kredytobiorców do pozwania banku. Dużo łatwiejsze niż jeszcze rok temu uzyskanie korzystnego wyroku w postępowaniu z bankiem powoduje jednak, że nie każdy kredytobiorca właściwie do prowadzenia sprawy frankowej się przygotowuje, czym ryzykuje przegraną w procesie. Bo choć teoretycznie wygrać można z każdym bankiem, to w praktyce nie dzieje się to automatycznie. I nie można spraw frankowych lekceważyć. Sprawy dotyczące kredytów frankowych od lat poddawane były pod rozstrzygnięcia sądów, bo choć mało kto o tym pamięta, to pierwszy pozew grupowy dotyczący frankowych umów kredytowych złożony został przeciwko mBankowi ponad 10 lat temu. Od 10 lat frankowicze walczą więc o swoje prawa, ale tak naprawdę dopiero po wspomnianym wyroku TSUE szala zwycięstwa przesunęła się w stronę kredytobiorców i od tamtego momentu można zauważyć wyraźną przewagę frankowiczów w sądach. Oczywiście wcześniej również zdarzały się korzystne dla posiadaczy kredytów frankowych wyroki, ale ich odsetek był znacznie niższy niż obecnie i istniała znacznie mniejsza pewność co do tego, jakie stanowisko postanowi przyjąć sąd. Pokazuje to, jak bardzo sprawy dotyczące kredytów frankowych są skomplikowane. Przez kilka lat wielu prawników i sędziów nie potrafiło wypracować jednolitego w tym zakresie stanowiska, aż koniecznym stało się zwrócenie do Trybunału Sprawiedliwości o interpretację. Nie można o tym zapominać, kiedy idzie się na wojnę z bankiem i do takiej potyczki należy się właściwie przygotować. Do procesu frankowego nadal trzeba podejść rozsądnie. Zwłaszcza teraz, kiedy na rynku pojawiło się wiele podmiotów chcących zarobić na frankowiczach, a nie posiadających stosownego doświadczenia. Złożenie pozwu przeciwko bankowi w pierwszej kolejności powinno być poprzedzone dogłębną analizą nie tylko umowy kredytowej pod kątem niedozwolonych postanowień, ale także wszystkich aneksów oraz, co najważniejsze, samej sytuacji faktycznej, czyli wszystkich okoliczności związanych z wzięciem kredytu frankowego. Wielu kredytobiorców uważa, że skoro tak wiele spraw frankowych kończy się wydaniem orzeczeń korzystnych dla frankowiczów, to takie postępowanie nie mogą być trudne. I samo złożenie pozwu spowoduje, że sąd niejako automatycznie wyda orzeczenie uwzględniające dochodzone roszczenia i wystarczy jedynie, aby jakikolwiek prawnik poprowadził za nich taką sprawę w sądzie. Takie podejście do problematyki kredytów frankowych jest jednak bardzo niebezpieczne. Nie uwzględnia ono bowiem faktu, że każda sprawa frankowa jest nieco inna, a każdy sąd wydaje orzeczenie w oparciu o przeprowadzone postępowanie, dokonując samodzielnej oceny jego wyników. Zatem nic tutaj nie dzieje się automatycznie. Jasno jednak trzeba wskazać, że obecnie frankowicze wygrywają praktycznie z każdym bankiem, który udzielał kredytów we frankach. Ilość wygranych jednak jest różna i nadal można powiedzieć, że z jednym bankiem wygrać jest łatwiej, a z innym trudniej. Poziom trudności procesu z bankiem bywa także zróżnicowany w zależności od tego, jaką mamy umowę, a nawet z którego roku jest umowa w danym banku. Nieco odmiennie może kształtować się także sytuacja kredytobiorców, którzy podpisali z bankiem aneksy, choć prawnicy w przeważającej większości wyrażają pogląd, że większość standardowych aneksów nie wpływa niekorzystnie na sytuację frankowicza w sądzie. Wszystko to ma odzwierciedlenie w nieoficjalnych statystykach pojawiających się co jakiś czas w internecie. Wyraźnie widać w nich, że niektóre banki mają już po kilkadziesiąt prawomocnych przegranych w sądzie, a inne takich przegranych nie mają lub mają ich zaledwie kilka. Przeglądając dostępne w internecie statystyki, należy jednak pamiętać, że pochodzą one głównie od kancelarii prowadzących sprawy frankowiczów, więc faktyczna liczba porażek, jak i zwycięstw, może być różna. Choć różne źródła podają, że pod koniec 2020 roku frankowicze wygrywają z bankami od 80 do 90% spraw, decydując się na proces z bankiem, powinniśmy sprawdzić, ile jest wygranych frankowiczów, którzy posiadają identyczną umowę jak nasza, w tym samym banku.
Kluczem do wygrania z bankiem, a przede wszystkim podjęcia racjonalnej decyzji o zaangażowaniu się w proces, jest pozyskanie dokładnych informacji. Obecny szum medialny związany ze sprawami frankowiczów zdecydowanie temu nie sprzyja. Ważne jest więc zaangażowanie doświadczonego prawnika, który posiada doświadczenie w tego rodzaju procesach i udzieli nam rzetelnych informacji w zakresie problematyki sporu z danym bankiem. Współpracę z prawnikiem najlepiej jest więc rozpocząć jeszcze przed wszczęciem procesu i jeszcze przed zleceniem sprawy uzyskać informację, jaka linia orzecznicza dominuje w przypadku naszego banku oraz jakie wyroki wydaje sąd, do którego planujemy skierować sprawę. Na tym etapie od prawnika należy wymagać informacji szczegółowych, zarówno co do jego dorobku w procesach z bankami, jak i informacji, z czego wynikały ewentualne porażki frankowiczów w sporze z naszym bankiem. Prawnik najpierw oceni więc, czy zawarta umowa kredytowa może zostać w sądzie skutecznie zakwestionowana. I jeśli odpowiedź będzie twierdząca, opracuje taktykę, która zwiększy szanse powodzenia. Należy szczegółowo wypytać prawnika, jak obecnie kończą się procesy z bankiem, w którym posiadamy kredyt frankowy, zapytać, czy widzi w naszej konkretnej sytuacji jakieś niestandardowe zagrożenia, a także zapytać, jakie ma doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko bankowi, w którym mamy kredyt. Udzielenie informacji, że obecnie na przykład 90% spraw wygrywają frankowicze, nie jest wystarczające i nie obrazuje sytuacji frankowiczów w banku, w którym posiadamy umowę. Profesjonalni pełnomocnicy stale zajmujący się procesami z zakresu kredytów frankowych są doskonale obeznani w temacie i posiadają stosowne informacje. W takiej kwestii warto zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego bezpośrednio i zdecydowanie nie korzystać z pośredników czy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ zdarza się, że handlowcom pracującym w takich firmach tak bardzo zależy na pozyskaniu klienta, że nie przedstawiają mu pełnych informacji lub po prostu z uwagi na to, że nie mają prawniczego wykształcenia, pełnych informacji nie posiadają. Aby jednak adwokat lub radca prawny mógł dobrze zbadać naszą sytuację, musimy prawnikowi dokładnie opowiedzieć, jak wygląda nasza sytuacja oraz jakie dokumenty podpisywaliśmy z bankiem. Pamiętać ponadto należy, że każdy bank jest w sądzie reprezentowany przez profesjonalnych pełnomocników, którzy wręcz prześcigają się w coraz to nowych argumentach i interpretacjach, mających na celu uzasadnienie stanowiska przyjętego przez bank, czyli zmierzającego do oddalenia złożonego powództwa. To sprawia, że kredytobiorca musi natychmiast reagować na argumenty banku, co niestety wiąże się z posiadaniem specjalistycznej i szerokiej wiedzy, którą pochwalić mogą się tylko osoby stale i profesjonalnie zajmujące się sprawami kredytów frankowych. Dlatego też prowadzenie sprawy frankowej przez prawnika z niewielkim lub nawet średnim doświadczeniem, nawet w sytuacji, gdy nasz bank często przegrywa w sądzie, jest po prostu bardzo ryzykowne. Gdzie najlepiej złożyć pozew za kredyt we frankach? Kluczem do wygrania sprawy frankowej praktycznie z każdym bankiem jest zaangażowanie do prowadzenia sprawy pełnomocnika mającego doświadczenie w tego rodzaju procesach. Tylko taki pełnomocnik prawidłowo sformułuje argumenty uzasadniające dochodzenie roszczenia i będzie potrafił obalić twierdzenia podnoszone przez bank, a także udzieli nam niezbędnych informacji, które pozwolą nam ocenić, czy jesteśmy w stanie podjąć ryzyko procesu z bankiem. Zadaniem prawnika jest więc przekonanie sądu do tego, że to kredytobiorca ma rację i doświadczony pełnomocnik zwykle nie ma z tym trudności. Czasem jednak szczęściu trzeba pomóc i mając do wyboru dwa sądy właściwe do rozpoznania sprawy frankowej, prawnik podpowie, gdzie lepiej złożyć pozew i w którym sądzie istnieje większa szansa na uzyskanie korzystnego dla nas wyroku. Zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania cywilnego, powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. Jednak od tej zasady został przewidziany wyjątek. Dalsze przepisy stanowią, że powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowej lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. Kredytobiorca może więc wybrać, do którego sądu skierować pozew przeciwko bankowi. Czy do sądu w obrębie własnego miejsca zamieszkania, czy też do sądu na obszarze, którego znajduje się siedziba banku. I choć w pierwszym odczuciu kredytobiorcy może wydawać się korzystniejsze wytoczenie powództwa przed sąd, do którego sam ma bliżej, to jednak nie zawsze będzie to najlepsza decyzja. Tak samo jak prawnicy, tak samo i sędziowie w prowadzeniu pewnych postępowań się specjalizują, dlatego też, by zwiększyć szansę na wygraną z bankiem, najlepiej pozew złożyć do sądu, który w sprawach frankowych już korzystnie dla frankowiczów orzekał. Istnieje wówczas większa szansa, że pozew trafi do sędziego, dla którego takie postępowanie nie jest nowością. Niestety są w Polsce nadal sądy, w których roszczenia frankowiczów nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem sędziów. Dlatego też ogólne statystyki odnośnie wygranych frankowiczów w Polsce mogą być inne niż statystyki z naszego miasta czy regionu. Przed złożeniem pozwu warto się również zorientować, który sąd jest bardziej przychylny roszczeniom kredytobiorcy. Pełnomocnik, który prowadzeniem spraw frankowych zajmuje się zawodowo, będzie umiał odpowiedzieć na powyższe pytania i doradzi w podjęciu słusznej decyzji. Wbrew pozorom sprawy frankowe wcale nie stały się więc mniej skomplikowane tylko dlatego, że
prawdopodobnie w przeważającej większości roszczenia kredytobiorców są uwzględniane. Nie sposób także nie zwrócić uwagi na fakt, że w sprawach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich nadal jest bardzo dużo niewiadomych i rozbieżności. I z tego też powodu ryzyko, że coś pójdzie nie tak, nadal po stronie kredytobiorcy występuje. Niemniej z nieoficjalnych statystyk dostępnych w internecie wynika, że frankowiczom, choćby nieprawomocnie, udało się już podważyć każdą umowę frankową, jaką zproponowały banki, a wygranych spraw frankowych jest zdecydowanie więcej niż przegranych. Korzystanie z usług doświadczenia kancelarii nadal jest niezbędne w celu ocenienia wszystkich za i przeciw pozwaniu banku jeszcze przed procesem. Podczas samego procesu doświadczony w sporach z naszym bankiem prawnik minimalizuje znacznie wszystkie te sytuacje, które mogą doprowadzić do oddalenia dochodzonych roszczeń. Może też spowodować, że postępowanie zakończy się szybciej niż kredytobiorca się tego spodziewa. Znane są bowiem przypadki, gdy sąd uwzględnił powództwo frankowe i unieważnił zawartą umowę po przeprowadzeniu zaledwie jednej rozprawy, praktycznie w całości podzielając argumentację prawnika zawartą w pozwie. Przykład ten pokazuje, jak istotne jest profesjonalne podejście do sprawy i że można szybko wygrać, ale niezbędna jest do tego odpowiednia wiedza. Po więcej informacji zapraszam na stronę www.frankowicze.net oraz do subskrypcji tego kanału.